Poranne bieganko, zaliczone. Luźne, godzinne bieganie z tam kilkoma przyspieszeniami. Od tyle, raczej słabiej niż lepiej, ale luzik. W butach, w których kiedyś zdobyłem pudło, pierwsze i jedyne pudło biegowe. Specjalnie kupiłem sobie kiedyś Mizuno Harrier, chyba się nazywa model. I tak, jedyne moje buty do biegania po lesie. Oczywiście dzisiaj biegałem po płaskim, ale było trochę wiejskich polan. No, jakoś się przeżyło. W ogóle najlepszy dzień, żeby się rozpadły buty biegowe albo cokolwiek innego, to dzień przed Black Friday. Owocnych zakupów w dniu dzisiejszym. Tak. Wiem, że niektórzy robią listy sobie nawet przez cały rok, żeby w ten piątek robić zakupy. I jest to z jednej strony fajna opcja, bo można przez ten czas, jak się zrobi listę, kilka rzeczy odrzucić i nie kupić po prostu rzeczy, które nam się nie przydadzą. Z drugiej strony jest to opcja, że można coś tam zaoszczędzić. No ale z trzeciej strony jest to duży wydatek, tak, tego piątku. Aczkolwiek patrząc na to, ile w ten piątek wydamy, to też w pewnym momencie możemy stwierdzić, że to nie i znowu kupić mniej. Do czego zachęcam. Jedziemy z tym dniem. Dzisiaj wiele, wiele rzeczy różnych się będzie działo. Ale z piątkowych promocji jest na pewno jedna, na którą warto spojrzeć, a znajduje się ona pod linkiem, który jest tutaj gdzieś umieszczony, czyli nozbi.com/promo. 4 miesiące gratis w jakimkolwiek planie, w jakim kupicie sobie na rok. Wiem, że część z osób na pewno, które mnie oglądają, używa Nozbi, więc jest to chyba najlepsza opcja w trakcie roku, żeby skorzystać z przedłużenia sobie Nozbi, czy w ogóle przejścia na Nozbi, czy zakupu Nozbi, więc polecam. No, a teraz, jako że już jest taka temperaturka, jaka jest, to czas, żeby pojechać sobie i zmienić gumki. Można też wejść na nozbi.com i wejść, u góry jest strony taki piękny banerek, pyknąć i voilà. I książeczkę się od razu dostanie, przy której też maczałem palce. Nawet dwie książeczki. Ja mam język pewnie gdzieś tam angielski, więc po angielsku jest wszystko, ale książka jest po polsku. Chyba że ktoś bardzo by chciał angielską wersję, to z supportem może sobie pogadać, to może dostanie. No, nozbi.com/promo. Moje plecy. O! Ale dawka przyjemności. Taka dawka przyjemności, że ho-ho. Się serce raduje normalnie. Oj, ale czuję się lepiej zdecydowanie, jeśli chodzi o moją łopatkę nieszczęsną. Generalnie stwierdziłem, że listopad, grudzień nawet, że będzie takim miesiącem, takim, jakim powinien być w ogóle od ostatnich w sumie paru lat, czyli to roztrenowanie, mimo że raczej będę trenował lekko lub mniej lekko, ale takim miesiącem, gdzie naprawdę zajmę się tym swoimi jakimiś ograniczeniami, to jedno, ale bólami, które się pojawiały w ostatnich 2 latach, bo obawiam się, że kolejnego roku po prostu tak nie przejadę z takimi niedogodnościami, jak tam jakieś bóle łopatek, pleców, szyi, przez to głowy.
No tam łydki czasami bolą, czasami nie, nogi zajechane mogą być mniej lub bardziej, ale się trzymają. I to jakby tak ratuje na co dzień, natomiast te grubsze rzeczy, no trzeba się tym zająć. Więc działam i program naprawczy wprowadziłem. Trzeba będzie zrobić po prostu tej, no, przygotowanie motoryczne to jedno, ale pozbycie się po prostu bóli, żeby można było trenować, bo to też wpływa na motywację. Jak ciebie napierdziela, to dodatkowo bardziej niż od samego biegu na przykład zmęczenie, to po prostu się też motywacja gdzieś tam szwankuje. No więc działamy z fizjoterapeutą, działamy oczywiście w domku, bo to jest najważniejsze, żeby na co dzień coś tam w domku robić, co ostatnio mi nawet wychodzi, więc tak, mobilizacja, rozciąganko, rolowanko, a na dokładkę właśnie fizjo. Polecam. Plecuszki po fizjoterapii. No, powiem wam, jest dziebko masakra. Auć. Ale pomogło. A czy pewnie teraz 2 dni będzie dramat, ale ogólnie pomaga ta metoda. Jest lepiej. No ale jeszcze myślę, że to początek pracy, bo tutaj cele zostały nakreślone potężne, również związane z tym, jak stawiam stopę, co akurat powodowało u mnie różne inne naprężenia. Ale to mało istotne, co powodowało u mnie ból po prostu przedniej części stopy, po podłoża jakby stopy, podeszwy stopy. Więc chętnie się tym zajmę, ale to jest robota na jakieś pół roku, 6-9 miesięcy może nawet. Nie, przepraszam, to jest robota na jakieś 3 miesiące z tego, co pamiętam. Tak, pomyliły mi się wielokrotności trójki. No, ale działamy i zobaczymy, co się uda zdziałać. Ciekawy jestem, no cieszę się, że się zabrałem wreszcie za te swoje plecy, bo no już jazda w pozycji na przykład na lemonce to już w ogóle był dramat ostatnimi czasy i naprawdę walka, żeby się nie podnosić właściwie cały czas. No, jedziemy dalej. Tak, więc chyba nieco krótszy vlog tym razem wyszedł, ale wczoraj był taki długi, że nic nie szkodzi. Kończymy dzień i cóż, jutro trening jakiś tam biegowy, pojutrze też chyba coś tam, nie, niedziela wolna jak to zwykle bywa, ale do nadrobienia mam jeden trening, więc jeszcze pomyślę, co zrobię z tym fantem. No, tak czy inaczej, życzę miłego weekendu i trzymajcie się w zdrowiu. Pozdrawiam.